Przemysłowa Wiosna w Targach Kielce. To jest kompleks kilku targów. Kompleks, no, musiałbym policzyć na palcach dwóch rąk już, ile to jest imprez targowych, bo zaczęliśmy skromnie od jednej hali, ale w tej chwili targi łącznie z drukiem 3D zajmują 7 hal. Przeszło 300 firm, wystawców i podwystawców, firm jest reprezentowanych. No my jako organizatorzy cieszymy się, że te branże są w okresie prosperity. Polska gospodarka na tym tle rozwija się nawet szybciej niż gospodarka europejska. To wskazuje, że te targi mają szansę. Spotkania na targach są dla nas bardzo cenne. Wiemy, jakie są oczekiwania klientów, jak ten rynek się zmienia, jakie jest zapotrzebowanie. Mamy premierę w postaci nowej głowicy w Tokarka Haas. Jest to głowica BMT, czyli napęd został schowany wewnątrz głowicy narzędziowej. Dodatkowo mamy zaprezentowane centrum VF3 Super Speed razem z paletyzacją Midaco. Pokazujemy, że maszyny Haasa łatwo i fajnie się automatyzuje. Nakamura Tome, czyli japońskie tokarki najwyższej klasy. Poza tym Nomura, czyli też japoński producent tokarek automatów wzdłużnych. I na deser Mitsubishi z najnowszym sterowaniem maszyna elektroerozyjna. W tym roku podczas targów kieleckich prezentujemy maszynę Platino Fiber Evo, która jest kolejną generacją znanej już maszyny Platino Fiber. Tą maszynę w porównaniu do poprzedniej wersji wyróżnia nowa głowica, która została wyposażona w kolimator adaptacyjny. Umożliwia to uzyskanie jeszcze lepszej jakości cięcia grubych blach. W ofercie PrimaPower poza wycinankami laserowymi 2D i 3D znajdują się urządzenia wykrawające, maszyny kombinowane, wykrawarki z laserami, urządzenia gnące, prasy krawędziowe oraz automaty gnące oraz systemy. Cieszymy się dosyć dużym zainteresowaniem tą maszyną na targach, szczególnie, że wyposażona została w system automatycznego załadunku i rozładunku, który znacząco poprawia wydajność pracy tej maszyny. Na targach STOM prezentujemy nasze obrabiarki, których jesteśmy producentem, czyli elektrodrążarkę drutową RoboCAD oraz dwie obrabiarki, jedna jest również zrobotyzowana. Chcemy pokazać, że również świetnie radzimy sobie z takimi materiałami jak stale, nierdzewki, inconele, stopy tytanu. W zależności od potrzeb klienta wybieramy dla klienta określone opcje, zarówno hardware'owe, jak i software'owe. Znajdujemy się na stanowisku firmy Dick Świtała. Prezentujemy maszyny do obróbki plastycznej metali. Na stanowisku mamy gilotynę produkcji włoskiej firmy Gade oraz ich drugi produkt, prasa krawędziowa. Znajduje się też prasa mimośrodowa produkcji również włoskiej San Giacomo. Jest również szlifierka szerokotaśmowa firmy Costa, giętarka trójrolkowa firmy Comac oraz giętarka firmy Memoli. Prezentowana maszyna jest bardzo dobrze wyposażona w wersji standardowej. Posiada podpory przednie, falownik na silniku głównym, zaawansowany system sterowania EZA z wizualizacją 3D. Kolejnym produktem oferowanym przez firmę Gade są nożyce gilotynowe w konfiguracji 4-metrowej do blachy grubości 6 mm w konfiguracji czarnej. Posiada automatyczne smarowanie prowadnic i wszystkie trzy osie są zarządzane z poziomu CNC. My w ogóle traktujemy targi takie branżowe jako spotkanie z klientem, jako pokazanie naszych marek, czyli marki firmy Qwerty VSM. Nasze narzędzia znajdują na zastosowanie głównie w przemyśle metalowym, w przemyśle odlewniczym, w przemyśle spawalniczym, w przemyśle konstrukcji stalowych, w przemyśle motoryzacyjnym. Rynek wymaga wdrożenia nowych produktów, nowych technologii, gdyż zarówno przemysł tego, jak i klient tego oczekuje.